Cześć, witam Was na moim kanale i dzisiaj przychodzę do Was z kolejną dramą, która jest dosyć niepokojąca. Wiele z Was prosiło, abym zrobiła na ten temat film, więc zrobiłam swój research, mam wszystkie punkty wypisane i dzisiaj poruszymy całą aferę, która wybuchła w zeszłym tygodniu, dotyczącą Bendziego oraz JJ'a. Listen up, I gotta tell you. You should know. I've never really liked you at all. Zacznijmy od tego, kim jest Bendzi i JJ. Bendzi Kroll, mam nadzieję, że dobrze wymawiam jego nazwisko, ma 19 lat i jest po prostu TikTokerem, który bardzo mocno wybił się w zeszłym roku. Jego rozpoznawalność zaczęła się właśnie na TikToku, nie tylko dlatego, że te TikToki szybko się wybijały, ale też dlatego, że był bardzo, bardzo otwarcie pokazywał swój związek ze swoim chłopakiem JJ'em, który ma 18 lat. No i wszystko spoko, popularni TikTokerzy, ale słuchajcie, jakoś tydzień temu osoba anonimowa, anonimowy chłopak, który ma lat 15, zaczął mówić, jacy oni naprawdę są i jaką mają swoją ciemną stronę. Chodzi tutaj o zarzuty, które zostały właśnie zarzucone przez tego anonimowego chłopaka w stosunku do Bendziego i JJ'a, jeżeli chodzi o różne bardzo niestosowne seksualne wiadomości, które oni wysyłali, zapytania o to, czy chce on z nimi współżyć i różne bardzo niestosowne rzeczy dla osoby w wieku 15 lat. Zaczęło się od tego, że ten anonimowy chłopak wrzucił do internetu po prostu całą taką rozpiskę tego, co się dzieje, jak długo rozmawiał z Bendziem i JJ'em. To były mniej więcej takie, że Bendzi i JJ oferowali mu swoje nagie zdjęcia, bardzo niestosowne SMS-y właśnie w stosunku tego młodego chłopaka. Podobno wszystko szło bardziej ze strony JJ'a, który bardzo często wysyłał temu anonimowemu chłopakowi zdjęcia Bendziego nago, ale tylko od pasa w dół, bardzo niestosowne. Chłopak się nie dopytywał o te zdjęcia, nie pytał o nie, po prostu były one mu nagle wysyłane. Były różne zapytania właśnie w stylu, czy chcesz się z nami przespać, mówiąc delikatnie, bo te wiadomości były naprawdę bardzo niesmaczne, można by tak powiedzieć. No i bardzo, bardzo niestosowne, biorąc pod uwagę, że chłopak ma tylko 15 lat i tutaj dwie osoby pełnoletnie zachowują się właśnie w ten sposób. Okej, przetłumaczę Wam teraz, jak brzmiał ten cały post od tego chłopaka, który wyrzucił na swoim anonimowym Twitterze. W lutym 2020 roku JJ wysłał mi zrzut ekranu pomiędzy sobą a Bendziem. Było to zdjęcie Bendziego na siłowni, gdzie sprawiało przyjemność. Wysłał mi też zbliżone zdjęcie Bendziego. Byłem bardzo zaskoczony i zapytałem go, czemu mi to wysłał. Mam 15 lat. Dlaczego wysyła mi takie zdjęcia? A on odpowiedział, że to jest sensowne. Powiedziałem Bendziemu, co się stało, ale on tylko odpowiedział, mówiąc OMG i zmienił temat konwersacji. Bendzi i JJ byli jedną z pierwszych par homoseksualnych, które są tak bardzo akceptowane w internecie. Byli dla mnie inspiracją. Wszyscy uważali ich za idoli i uwielbiali to, że po prostu są sobą. Bardzo pomogli mi w mojej drodze w odnajdywaniu się. A gdy zaczęli się mną interesować, byłem zaskoczony, bo przecież byli moimi idolami. Jednak social media mnie oślepiły i nie zdawałem sobie sprawy, jak mnie potrafili użyć, dopóki nie porozmawiałem ze swoimi znajomymi w sierpniu 2020 roku. Po tych rozmowach przeczytałem SMS-y pomiędzy sobą a Bendziem a JJ'em jeszcze raz i poczułem się zniesmaczony samym sobą, dopóki nie zdałem sobie sprawy, że to nie jest moja wina. Rozumiem, że mogą być ulubieńcami wielu osób i to może być trudne do uwierzenia, ale proszę, miejcie otwarty umysł i posłuchajcie mnie, zanim na mnie naskoczycie. Jako nastolatek czułem, że to normalne by uważać dorosłych za atrakcyjnych, jednak to ich odpowiedzialność, aby wiedzieć, gdzie są granice, gdy dziecko coś do nich czuje. Oni tego nie zrobili. Wykorzystali mnie do tego, co chcieli uzyskać dla własnej seksualnej przyjemności. Użyli swojej rozpoznawalności, aby mnie zmanipulować do robienia różnych rzeczy, ponieważ nasze uczucia podobno były takie same i ponoć ja tego chciałem. Patrząc na to z perspektywy czasu, było bardzo łatwo być zmanipulowanym przez starszą osobę. Mamy tu bardzo dużą różnicę wieku pomiędzy 15-latkiem a 18-19-latkiem, jeżeli chodzi o umysł. Ich prawdziwe kolory ujrzą światło dzienne. Pamiętajcie, by zawsze wierzyć tym, którzy są pokrzywdzeni. Nigdy nie wymyśliłbym tego tylko, aby ich skancelować. To mogłoby zranić innych, którzy również padli ofiarą takich osób. Chcę, żebyście wiedzieli, że wiele osób, które wykorzystują dzieci, idą przez życie bez kary. Ich platforma nie jest odebrana i dalej odnoszą sukcesy. Wiem, że wiele z Was i tak będzie ich wspierać, ale proszę, pomóżcie mi rozszerzyć tę wiadomość, ponieważ większość ich widzów jest w moim wieku i taka sytuacja może się przytrafić każdemu z nich. I słuchajcie, w momencie, w którym to wyszło do internetu, no internet po prostu był wstrząśnięty, no bo jak spojrzycie na Bendziego i JJ'a, to taka niewinna para się wydaje, prawda? Tak się wydaje, a podobno na całym tym backstage'u TikToka tak naprawdę, no to starali się wykorzystać bardzo młodego chłopaka i słuchajcie, była cisza ze strony Bendziego i JJ'a, nie wypowiedzieli
się w ogóle ten temat. Młodemu chłopakowi było zarzucane, że on to wszystko wymyślił. No i słuchajcie, 15-latek chciał udowodnić jeszcze bardziej całą tą sytuację. Pokazał swoje wiadomości ze swoim znajomym, w których opisuje wszystko, co się dzieje. Opisuje, że został on zaproszony na FaceTime wraz właśnie z Benjim i JJ-em. Benji i JJ zaoferowali mu taki układ, że oni będą wykonywali pewne aktywności fizyczne razem, a ten 15-latek będzie oglądał to na FaceTime'ie. On powiedział, że z ciekawości, co będzie dalej, się zgodził. Było podobno widać tylko, on powiedział, że pokazał się tylko tak od oczu czy tam czoła w górę i w ogóle wyłączył mikrofon. No i właśnie te wiadomości miały udowodnić jeszcze bardziej, że ta cała sytuacja miała miejsce, że bardzo go to zszokowało, co miało miejsce, było to niestosowne, że on nie miał w ogóle zamiaru rozmawiać z nimi w tak seksualny sposób, w jaki oni naciskali, żeby on rozmawiał. Te wiadomości praktycznie były same właśnie na tle seksualnym, a niczym innym. Internet wybuchł, mieliśmy dwie grupy osób, które uważają, że to jest po prostu okropne, że trzeba go skancelować z tego całego TikToka i z tego, żeby ludzie go nie oglądali, młode osoby, żeby go nie oglądały. To jest coś nielegalnego, co oni robią, jest to wbrew prawu, to niesmaczne, okropne i w ogóle o co chodzi. Ale też była grupa ludzi, która po prostu uważała, że to wszystko było wymyślone. I słuchajcie, do momentu, w którym Benji stwierdził, że wypowie się na ten temat na swoim Twitterze. Jedna z jego pierwszych wiadomości brzmiała mniej więcej tak. Usłyszałam ostatnio, że jestem osądzany o bardzo poważne rzeczy, bardzo niestosowne rzeczy i to, co mogę powiedzieć, że nie jest to prawdą. To, co jest mi zarzucane, nie jest naprawdę dla mnie łatwo. Ale pamiętajcie, że wszystkie plotki, które słyszycie, nie są prawdziwe. Przepraszam, że tak długo zajęło mi odpowiedzenie na tą całą sytuację, ale nadal staram się to wszystko przemyśleć i rozwiązać. Po paru dniach, słuchajcie, pojawił się kolejny komentarz od Benjiego, mówiący, że mogę się przyznać do tego FaceTime'u, że wiedziałem, co się dzieje, że ten FaceTime będzie miał miejsce. Zanim FaceTime miał miejsce, powiedziałem JJ-owi, że jest to niestosowne i czuję się bardzo z tym niekomfortowo. Zapytałem się, czy ta druga osoba w ogóle jest okej z tym, co będzie się działo i wiedziałem, że jest to błąd, ponieważ ta osoba w ogóle nie powinna być podstawiona przez takim wyborem. Wiem, że było to naprawdę złe i nie chcę, żeby to wyglądało, jak szukam wymówki, ale to nigdy nie powinno mieć miejsca. Więc słuchajcie, przyznam się do tego, że ten FaceTime był prawdziwy, to, co na nim się zdarzyło i że było całą częścią tego wszystkiego. No i teraz słuchajcie, wygląda to tak, że wszystkie początkowe wiadomości na tle seksualnym pomiędzy tym 15-latkiem a Benjim i JJ-em tak naprawdę miały miejsce tylko pomiędzy JJ-em i 15-latkiem. Jednak Benji był to wkręcony. Nie wiadomo, jak dużo wiedział wcześniej, ale zgodził się na FaceTime'a. No też z drugiej strony, co tak nagle znikąd z jego chłopak powiedział, ej, jestem chłopak, zaproponowałem mu to i owo przez FaceTime'a i on się zgodził, wiedząc, ile chłopak ma lat, w ogóle wiedząc, że chłopak nawet odbierając FaceTime'a się nawet nie pokazuje, ma wyłączony mikro, no nie wiem. Dla mnie to taka dziwna jest troszkę ta sytuacja, bardzo niesmaczna, bardzo niestosowna, biorąc pod uwagę różnicę wieku, no i to, że tamten chłopak ma tylko 15 lat. Benji od tamtego czasu stara się wytłumaczyć, że to była raczej wina JJ-a, że on nic nie wiedział, zwalić po prostu całą winę na swojego byłego chłopaka, ponieważ słuchajcie, po tej całej aferze oni się rozstali. Benji i JJ nie są już razem i doszło nawet do tego, że Benji znalazł się w szpitalu poprzez próbę samobójstwa. Nie wiem, czy ta cała sytuacja doprowadziła go po prostu do jakiegoś bardzo ciemnego miejsca w jego życiu, czy sama ta jakaś taka trauma, że on to zrobił młodszej osobie i zauważył, że to był błąd. Jednak przyznał się, więc to wszystko miało miejsce. Chłopak tego nie wymyślił. No i są to naprawdę bardzo poważne zarzuty, które mogą doprowadzić nawet do jakiejś rozprawy sądowej i wielkich kar oraz nawet pójścia do więzienia. Więc tak, wiele was prosiło, żebym zrobiła film na ten temat. Bardzo niekomfortowa drama. Jest to jeden z tematów, który jest dla mnie straszny do opowiedzenia. Jest to po prostu szokujące, jak dzisiejsze gwiazdy internetu potrafią być inne poza kamerą. Straszne zarzuty. Jestem ciekawa, co wy myślicie. Na ile myślicie, to wszystko jest prawdą, a na ile nie. Ten chłopak anonimowy nadal nie powiedział, kim jest, więc nie wiem, a może to jest wszystko jakiś po prostu, wiecie, taki stan, publicity stand, żeby było więcej rozgłosu. Nie wiem, to nie jest moje miejsce, żeby się na ten temat wypowiadać. Ja nawet zdania na ten temat nie mam, to jest po prostu straszne i okropne. No ale dajcie mi znać, co myślicie, czy w ogóle kojarzycie tych chłopaków, bo ja powiem wam, że teraz robiąc research, to kojarzyłam Benjiego tak z twarzy na TikToku, bo mi się wyświetlał, ale nigdy nic nie wiedziałam, nawet nie wiedziałam, jak bardzo popularny jest. Dobra, to by było tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że spędziliście ten czas ze mną. Jeżeli chcecie być na bieżąco, to zapraszam was serdecznie do subskrybowania mojego kanału. Zapraszam też na mojego Instagrama. Będzie mi tam bardzo miło, jeżeli będziecie mnie obserwować. No i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!